Witam Cię w kolejnym numerze programu A Nie Mówiłem. Dzisiaj nowa garść artykułów, które napisałeś i które były prorocze i które spełniają się na naszych oczach. Ogólnie... Prorocze, nie przesadzajmy, tylko no, po prostu te przewidywania się spełniają, o tak powiedzmy, a ja nie piszę żadnych nowych rzeczy, które bym gdzieś tam w sposób nadprzyrodzony pozyskiwał, tylko po prostu czytam Biblię i wnioskuję, obserwując jak najbardziej wnikliwie otaczającą rzeczywistość, żeby połączyć opis biblijny ze scenariuszem, który oglądamy, no i stąd te często trafne przewidywanie przeszłości. Jak ostatnio podejmujesz właśnie w swoich programach temat apokalipsy, więc nasz program również nosi tytuł Jak zatrzymać apokalipsę. I wzięłam takie trzy artykuły twoje z 2007 roku, które napisałeś tuż przed podpisaniem traktatu lizbońskiego. I pierwszy, poproszę o okładkę na slajdzie, pierwszy... Przypominam, że okładki to już twoje dzieło. No tak. Ja pisałem, a ty piękne rzeczy do tego dorabiałaś. I tu ten piękny wilkobaran, baranek. Wilk w owczej skórze, no tak. Więc to był numer 40, Idź pod prąd, z listopada 2007, jak powiedziałam tuż przed podpisaniem traktatu lizbońskiego. UE, projekt pilotażowy rządu światowego ze znakiem zapytania. I już w samym lidzie zadajesz ciekawe pytanie, czy Unia Europejska to utopijny eksperyment, który rozleci się z hukiem na naszych oczach? Tak wierzy wielu prawicowców. Warto jednak rozważyć wersję bardziej pesymistyczną. UE to starannie przemyślany i konsekwentnie realizowany etap na drodze do rządu światowego. I w dalszym toku artykułu uzasadniasz to, że jednak przychylasz się do tej drugiej odpowiedzi, że jest to coś w rodzaju preludium przed rządem światowym. I tam podajesz głównie, no, argumenty oczywiście z Biblii, podobieństwa, ale też takie dwa argumenty, że już wtedy widać było taki planowy podbój pokojowy Europy przez Niemcy, które no, przegrały II wojnę światową mimo wszystko, no, ale... przez III Rzeszę, która no... nie przestała istnieć, a wręcz kiedy ponosiła klęskę militarną, już przygotowywała się do tego, żeby istnieć dalej, żeby Niemcy nie straciły swojej dominującej pozycji w Europie i po części w świecie. Dlatego już w czasie jeszcze III Rzeszy zbudowano podwaliny gospodarki niemieckiej, która miała być po klęsce militarnej. Właśnie wtedy SS przygotowywało specjalistów od ekonomii i polityki. Między innymi takim specjalistą był pan Erhard, który znany jest z tego planu wolnorynkowego dla Niemiec po klęsce, pod jeszcze okupacją amerykańską i innych aliantów. On wtedy wbrew nim wprowadził właśnie wolny rynek, żeby szybko podnieść gospodarkę niemiecką z tej traumy, jaką była druga wojna światowa, a stawiam tezę, bo to jest fakt znany wszystkim historykom, a stawiam ja tezę, że taki nowy święty katolicki, który zaprojektował właśnie tę wizję Stanów Zjednoczonych Europy, a pierwszym krokiem miała być ta wspólnota najpierw węgla i stali, potem wspólnota gospodarcza, potem ta Unia Europejska, a potem te Stany Zjednoczone, czyli pan Schuman, który ma być wyniesiony na katolickie ołtarze, czyli katolicy będą już się modlić do tego no, twórcy bezbożnego, diabelskiego planu, co pokazuje, czym jest Kościół rzymskokatolicki, że ten człowiek
też zapewne był wytworem jakichś knowań hitlerowców, ponieważ po zakończeniu II wojny światowej, oprócz tego projektu politycznego, który dalej niósł III Rzeszę, można tak powiedzieć, czyli już te nowe Niemcy, jednocześnie on sprzeciwiał się izolacji Niemiec i karaniu ich za II wojnę światową, a był Francuzem. Podejrzewam, że był zwykłym kolaborantem niemieckim. Ale to teraz będzie święty. Tak. Drugi natomiast argument podajesz rolę papiestwa w integracji UE. No teraz to widzimy, rzeczywiście to się rozwija. I poproszę o trzeci slajd. Rola papiestwa tu jest bardzo symboliczna wręcz. Przypominam, że te początki Unii Europejskiej zaczynają się od traktatów rzymskich, których właśnie tam, nie wiem, czy chyba 60. rocznicę, czy jakoś tak, mamy szumnie obchodzić. I teraz, tak jak zaczęłaś, ja stawiałem tezę, że albo to będzie, rozleci się ten projekt bardzo szybko, albo przekształci się w coś gorszego. Mhm. Można powiedzieć, że obie te rzeczy widzimy. W roku 2015 praktycznie już zaczęła się inwazja nachodźców, tak zwanych. I ten projekt Unii Europejskiej, który był nam stręczony w 2003 roku, wcześniej i później, czyli taki, no, jakieś takie państwo bez granic, bez napięć, pokojowe, gdzie wszyscy tak przyjacielsko współistnieją, pełne zabezpieczenie socjalne, pełne zabezpieczenie pracownicze, że każdy będzie mógł mieć pracę. No praktycznie takie wizje komunistyczne, takiego szczęścia na ziemi, które sama ludzkość sobie zbuduje, że nie będzie granic, że wszyscy ludzie będą braćmi, że to wszystko totalnie się rozsypało w momencie najazdu tych nachodźców zapraszanych przez Merkel, zapraszanych przez papieża Franciszka. Również zaraz pojawiły się kontrole graniczne, kordony, te płoty, jakieś zasieki, zaczęły się rozruchy, najpierw na granicach, potem to towarzystwo wjechało do tych państw, potem była kolonia, Sylwester 2015-16, zbiorowe gwałty w centrum europejskiej stolicy praktycznie, czyli w kolonii, no nie stolicy, ale no jednego z najbardziej znanych miast niemieckich, a to samo działo się po całej Europie. Mamy Francję, która stoi w stanie wyjątkowym już dwa lata. Mamy wojsko na ulicach Belgii, mamy płonącą Szwecję. To wszystko, ta Unia, wszyscy ludzie będą braćmi, upadła. Tego już nie ma, w to już nikt nie wierzy, ale system pozostał i już Niemcy budują kolejny projekt, jeszcze groźniejszy, tym razem przypominający już biblijne proroctwa o odbudowanym Imperium Rzymskim. To się dzieje, to będzie coś jeszcze gorszego. Wtedy, kiedy w 2003 roku, wtedy nawet katolicki papież, który był uważany za konserwatystę, Jan Paweł II, mógł zalecać od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Chociaż oczywiście prosty pastor z Lublina mówił, że to jest bezbożny twór, który będzie niszczył rodzinę, będzie niszczył moralność, będzie podstawiał fałszywą duchowość zamiast prawdziwej. Ale wtedy jeszcze ludzie nie mieli tego świadomości. Dzisiaj, gdyby ktoś powiedział, że Unia Europejska jest chrześcijańskim tworem, no to rozsądni ludzie by się tylko uśmiechnęli. Ale przypominam, kilkanaście lat temu wszyscy mówili, że przecież Schumann to wielki katolik, tam jakiś drugi Gaspari czy jakiś tam Włoch, jeszcze większy katolik. No to jak to? A przecież gwiazdy to symbol Maryi. No to jakżeż to niechrześcijańskie? Cymesik chrześcijański. Teraz już takich idiotów, mam nadzieję, że nie jest wielu. Właśnie przypomnę takie dwa zdania w zasadzie, które zawarłeś w artykule, pytania a propos doradców papieży ostatnich. Tu jeszcze nie było Franciszka.
I to jest slajd numer 3. Dlaczego ostatni papieże wzięli sobie za politycznych doradców profesora Brzezińskiego i doktora Kissingera, prominentnych działaczy na rzecz rządu światowego? No to pozostawiasz... Wczoraj słuchałem ku rozwadze czytelnika. Znaczy wykładu Pawła Zyzaka, którego bardzo cenię. Cieszę się, że wrócił znowu z kolejnym świetnym opracowaniem dziejów Polski, czyli przepływem pieniędzy do Solidarności. I on właśnie powiedział, czyim agentem jest Brzeziński, że to jest agent finansjery tej nowojorskiej, jest to agent Rockefellera, czyli widać, że to, co mówimy, że w Watykanie można sobie kupić nie tylko doradcy, ale też to sponsorzy. Nie żaden doradca. Tak, to jest po prostu sponsor Watykanu już dzisiaj. No niestety większość katolików nie zdaje sobie z tego sprawy. Żyje w przeświadczeniu, że to Kościół Chrystusowi, jemu wierny i tak dalej, a w rzeczywistości za pieniądze bankierów amerykańskich, tak jak w polskim Sejmie można sobie kupić dowolną ustawę, przynajmniej tak było za Platformy Obywatelskiej, teraz może ten proceder, ale podkreślam, może, nie mam wielkiej pewności, został ukrócony za Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Wystarczyło parę milionów, miałeś dowolną ustawę, hazardową taką, o mediach taką, co chciałeś. To miałaś. Podobnie jest w Watykanie. Chcesz encyklikę, płacisz i masz. Chcesz encyklikę, że palenie węglem jest grzechem, proszę bardzo. Chcesz wypowiedź papieża, że likwidowanie zakładów pracy z przyczyn ekonomicznych jest grzechem, proszę. Wczorajsza wypowiedź Franciszka. Chcesz komunistyczną wypowiedź, że wszyscy ludzie, państwo ma zapewnić wszystkim ludziom pracę, tam dobrobyt, nie wiem, jeszcze sny kolorowe i tak dalej. Franciszek ci to powie. Tylko kwestia ceny. Także to ludzie nie wiedzieli o tym, kto jest doradcą i sponsorem Watykanu. Kissinger był, zdaje się, u Jana Pawła II, potem Brzeziński przyszedł. Kto jest teraz, to już samo piekło tylko wie. Ja już nawet nie wnikam, kto tę Francę, kto nią steruje, bo to już w ogóle nawet szkoda gadać, bo on otwartym tekstem mówi, że jest komunistą. Proszę bardzo, tu jest jeden z jego najnowszych cytatów. Mówią, że jestem komunistą? Przecież komuniści to jak pierwsi chrześcijanie. Mówi normalnie jak Marx i Engels. Wtedy to jeszcze były takie właśnie rodzynki, prawda, które trzeba byłoby wyłuskiwać z takie informacje, rodzynki niejawne. Trzeba było kopać, żeby znaleźć te informacje. A teraz już jest to dzisiaj, no otwartym to trochę tekstem. Trochę jest lepiej, ale czy jest komu słuchać? Czy jest lepiej? Nie wiem. Proszę teraz, w takim razie przejdziemy do drugiego, bo jeszcze tutaj na końcu tego artykułu bardzo ciekawe pytanie zadajesz, właściwie dzielisz się marzeniem, ale to może na końcu przeczytamy. To twoje marzenie i czy jesteśmy bliżej jego spełnienia, czy też jednak ono się okazało płonne? Jeśli pozwolisz, to pokażę naszym widzom, bo właśnie o tym znaku mówiłem. Tu widzicie taki krzyż wpisany w gwiazdki i w sierp i młot. Ktoś mnie pytał o moje kontakty z policją, to właśnie za tę okładkę miałem rewizję w domu, bo właśnie jakiś nawiedzony katolik poczuł się obrażony i doniósł na mnie na policję. Miałem okładkę, oczywiście tam, znaczy rewizję, nic z tego tam nie wyszło, no bo sami widzicie, no ale to właśnie ten historyczny numer, taka mała grafika. Papież ostatni, Franciszek, przyjął właśnie taki krucyfiks taki stylizowany na sierp i młot i wcale nie był obrażony. Ja nie wiem, dlaczego ci katolicy są bardziej papiescy od papieża. No. Tylko proszę, jeśli jeszcze nie było slajdu numer 4, okładka właśnie numeru 32, Idź pod prąd, z marca 2007. I poproszę też o slajd numer 5, ponieważ na początku artykułu zadajesz takie pytanie, kiedy jednostka poprze totalitarną władzę. Jest to artykuł właśnie o człowieku homo catholicus, homo sovieticus i być może na końcu homo antichristus. Dokładnie tak. Opisujesz takie właśnie dwa czynniki, to jest slajd numer 5,
muszą być spełnione dwa czynniki. Jednostka musi mieć poczucie silnej zależności swego losu od władzy, musi pozbyć się nadanego jej przez Boga poczucia podmiotowości i uwierzyć w swoją przedmiotowość względem otaczającej rzeczywistości. Musi zapomnieć o byciu kowalem swego losu i przyjąć mentalność szarańczy, nic nieznaczącego pyłku czy trybików w machinie historii. I drugi czynnik, aby jednostka chętnie poparła właśnie totalitarną, amoralną władzę, jednostka musi zatracić bezwzględne poczucie moralności, musi przyjąć moralność sytuacyjną, względną, moralność stawiającą sobie za najwyższą wartość przetrwanie i osobiste korzyści, moralność towarzysza szmaciaka. Dalej piszesz, że taką decydującą kwestią jest religia, że w społeczeństwach, gdzie jest dominujący katolicyzm właśnie, łatwiej, właściwie można zaobserwować, że tam rozwija się komunizm, który właśnie produkował takich homo sovieticus. Natomiast w społeczeństwach protestanckich, w kontraście, możemy teraz poprosić slajd szósty, w kontraście wykształcił się inny człowiek. I tutaj fragmencik. W kontraście do Boga katolickiego, Bóg Biblii jest partnerem dla wielkiego człowieka, dla człowieka obdarzonego niczym nieograniczoną wolną wolą, dla człowieka o wielkich ambicjach, dążeniach i możliwościach, dla człowieka stworzonego do bezpośredniej, osobistej, wiecznej więzi ze swoim Stwórcą, dla człowieka obdarzonego wielką wolnością, ale i niemożliwą do przerzucenia na innych odpowiedzialnością. Tak, ten człowiek od czasu Edenu grzeszy i upada, ale Bóg Biblii przygotował specjalnie dla niego wielką ofiarę i ofertę. Śmierć Boga Syna, który raz na zawsze gładzi grzechy wszystkich ludzi. Teraz wielki, bo stworzony na obraz Boga człowiek ma w swoim ręku swój wieczny los. Może jako człowiek w pełni świadomy, nie niemowlę, wybrać życie wieczne, czyli uwierzyć w Jezusa, albo wieczne potępienie. I tutaj, no właśnie, porównujesz tych dwóch ludzi. Oczywiste jest, że aby pokonać, aby jednostka wyzwoliła się z podatności na taką totalitarną władzę, powinna być podmiotem, a nie przedmiotem. Powinna być obywatelem, a nie niewolnikiem w swoim kraju. Jednak, mimo wszystko, w Europie obserwujemy, że te społeczeństwa, które właśnie ulegają nachodźcom, nie radzą sobie z tą inwazją, jednak mają dużo w sobie tego homo sovieticus, chociaż niektóre są protestanckie. Jakbyś to wytłumaczył? Na początku pewne uściślenie. Komunizm najlepiej rozwinął się w Rosji sowieckiej. W Rosji, później ona się stała Rosją sowiecką, a to państwo nie katolickie, nie jest. Tylko prawosławne, nie? Czyli można by powiedzieć, że w tej cywilizacji zachodniej ten świat podzielił się na kraje prawosławne, kraje katolickie, a potem reformacja dała państwa protestanckie, a potem z tego jeszcze wyrosły Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, czyli jeszcze nowa jakość biblijnego chrześcijańskiego społeczeństwa, niezwiązana z tymi państwowymi kościołami starej Europy. Jeśli byśmy zobaczyli, które z tych społeczeństw dały, czy no, dały sobie narzucić, czy pojawiły się tam, czy zwyciężyły, można powiedzieć, te rewolucje komunistyczne, no to znajdziemy praktycznie tylko właśnie państwa prawosławne i państwa katolickie. Do dzisiaj widzimy, że te tendencje tych partii komunistycznych to właśnie są na południu Europy, które jest prawosławne, tak jak Grecja, albo katolickie, tak jak Włochy czy Hiszpania. Te komunistyczne różne ruchawki właśnie tam, mówię już o Europie Zachodniej, się rozegrały. No a tu u nas, tak jak powiedziałem, praktycznie
tylko to były państwa katolickie bądź prawosławne. Myślę, że to ma związek, tak jak słusznie tu zwróciłaś na to uwagę, że to religia, czyli sposób postrzegania Boga, sposób postrzegania człowieka i sposób postrzegania relacji między człowiekiem a Bogiem decyduje o wszystkich innych aspektach życia społecznego i politycznego. Dlatego czym bardziej na wschód, tym, czyli bardziej w kierunku prawosławia, a dalej od Biblii, bo można tak powiedzieć, najbliżej Biblii są Stany Zjednoczone, później trochę dalej to jest ta Europa protestancka, zachodnia, potem katolicyzm, a potem prawosławie, nie? Czyli jak gdyby Stany Zjednoczone i Rosja to są na przeciwległych biegunach w tej cywilizacji, gdzie no, powiedzmy Biblia jest dostępna, nie? Czy mówi się o Chrystusie i możemy zobaczyć, najdalej od komunizmu są właśnie Stany Zjednoczone, bo najbliżej Boga Biblii, a najbliżej do tego upadłego systemu są właśnie te obszary prawosławia, czy później już idąc dalej w Azję, animistyczne, ateistyczne, buddystyczne, nie wiadomo, czy różne fałszywe religie. Także to taka panorama tych wszystkich, no, tego związku religii i tego homo sovieticus, czyli które społeczeństwa są bardziej niewolnicze, a które widzą siebie jako podmiot, a nie jako przedmiot. Bo właśnie niedawno w telewizji polskiej widzieliśmy listy z Rosji takiego szlachcica francuskiego, Custina, który opisywał właśnie mentalność prawosławną, mentalność rosyjską i on właśnie tam podkreślał. Dla tamtego człowieka to nie jest on i Bóg. On mówi, z woli Boga i cara. W rzeczywistości on nie zna woli Boga przecież. Czyli mówi o Bogu jako o pewnym abstrakcie, ale zna carski knut. Czyli on zna wolę cara. Czyli dla niego car jest Bogiem. I to właśnie jest materiał na homo sovieticus. A z drugiej strony mamy ci, którzy czytają Biblię. Oczywiście w Europie Zachodniej to jest już sztuka zapomniana. To są postprotestanckie kraje. To jest popierdółka, jeśli chodzi o te dzisiejsze kościoły luterańskie czy stare kalwińskie w Europie Zachodniej. One dawno straciły ogień reformacji. Dawno straciły umiłowanie Słowa Bożego i Jezusa Chrystusa, który je nam przyniósł. Mówię o Nowym Testamencie. Także praktycznie dzisiaj to są społeczeństwa laickie i zarówno te katolickie, jak i protestanckie porównywalnie głupio reagują na przykład na kryzys uchodźczy. Czyli po prostu to są społeczeństwa niewierzące tak naprawdę, bo tu jest kwestia tego, czy dany człowiek osobiście, bez pośredników zna Boga, czy też po prostu pozostaje chyba w takim kościele, który jest już martwy, a tylko jakby z nazwy, żyje ceremoniami. Z zewnętrznych właśnie ceremonii jest chrześcijański. Mówienie o wolnym człowieku to już dzisiaj praktycznie tylko Ameryka i być może no, niektóre kraje anglosaskie, jak Australia, Nowa Zelandia, bardzo częściowo już tylko Wielka Brytania. Także synonimem chrześcijańskiego państwa opartego na wolności jednostki, chociaż też już w bardzo ograniczonej formie, są Stany Zjednoczone. Teraz na przykład walka się rozgrywa o nachodźców i tu Stany Zjednoczone wybrały właściwie. Walka rozgrywa się teraz o rozbrojenie obywateli. Niewolnik nie może mieć broni. To już przecież w Cesarstwie Rzymskim czy w Imperium Greckim było. Niewolnik nie może mieć broni. Niewolnik ma mieć łopatę do roboty, kilof, ale nie może mieć broni. Broń jest dla wolnych ludzi. Po co Europejczykom broń? Jak mają być niewolnikami, nie? Oczywiście ktoś powie, Rosja teraz daje dostęp do broni, ale Rosja uzbraja armię inwazyjną. Ona rzeczywiście zawsze szkoliła do wojska kolejne pułki, kolejne zastępy, jak to nasi wieszczowie mówi. Car machnął ręką, kolejny pułk idzie na śmierć, nie?
dla chwały cara. Także tam jest całkiem inny powód posiadania broni. Nie żeby się bronić przed państwem, tak jak jest to w cywilizacji amerykańskiej, tylko żeby z nadania tego państwa pójść i rabować sąsiadów. I tutaj płynnie przeszedłeś do trzeciego artykułu, który sobie tutaj wynotowałam. Mentalność szarańczy, taki tytuł nosi twój artykuł, jest z numeru 33 z kwietnia 2007. I właśnie tutaj na przykładzie Stanów jeszcze bardziej pokazujesz szczegółowo naturę człowieka wolnego. Poproszę o slajd numer 8. To jest okładka. I jest tutaj ciekawy właśnie fragment, to jest slajd numer 9. Podobnie jak jednostki, narody również mają tak zwane cechy charakteru. Posiadają też tak obecnie modny w psychologii obraz siebie. Wpływa on decydująco na nasze wybory. Nie to, jaką w rzeczywistości posiadamy wartość, nie to, jakie mamy prawdziwe umiejętności i faktyczny potencjał, decyduje o zamiarach, na jakie się porywamy. Wybór naszego losu determinują myśli, jakie mamy o naszej wartości, umiejętnościach i potencjale. I rzeczywiście slajd numer 10 przytaczasz słowa Ignacego Paderewskiego, który pojechał do Stanów i tam właśnie miał styczność z Polakami, którzy z Polonią. I okazuje się, że Polacy w Stanach przyjęli cechy Amerykanów. Pozytywny wpływ samooceny narodu na jego dokonania wspaniale widać na przykładzie USA. Nawet Polacy po przeniesieniu się w inny amerykański świat zmieniają się nie do poznania. Wspierają dobrych, nie wierzą wrogom, ufają Bogu i we własną moc. Tak Ignacy Paderewski, wirtuos i były premier polskiego rządu, scharakteryzował mieszkających w Chicago Polaków, przemawiając do nich w 1926 roku pod pomnikiem Kościuszki w tym mieście. I rzeczywiście, jak teraz z kolei, jak przypominam sobie nasze początki naszej działalności i tego, że w 2003 roku zdecydowaliśmy się wyjść na ulicę i przemówić do społeczeństwa polskiego, jakby ujawnić się, to pamiętam, że borykaliśmy się z taką myślą, że przecież to my nic nie znaczymy w zasadzie, co tam po co znaczy, się porywać z motyką w jakimś Lublinie staniemy i wygłupiać tam będziemy. Zresztą ludzie przechodzący obok naszego namiotu UEA Biblia bodajże pod takim hasłem też mówili, Biblia Unia, tak. Też często spotykaliśmy się z takim zdaniem, no bez sensu, przecież to nic nie znaczy, co my możemy zrobić, i garstka tak ludzi. I tak walec historii po nas przejedzie, po co się przeciwstawiać? Tak, często raz po raz właśnie przewijało się to w naszych kontaktach takie poczucie, że właściwie człowiek sam nic nie może zrobić w kontekście całego społeczeństwa, a jednak musiało minąć te kilkanaście lat, prawda? I jesteśmy, praktycznie od tamtej pory minęło 14 lat, od 2003 roku, jak staliśmy tuż przed referendum unijnym. Także jednak coś możemy. Także sami doświadczyliśmy takiej przemiany, prawda, z takiego człowieka polskiego, z tego z homo sovieticus na homo. Jakbyś to skomentował? Czy mamy teraz szansę, czy Polacy mają szansę, prawda, jakby odrzucić ten schemat homo sovieticus, który narósł przez tyle lat. Ta jakaś już przyjęta niemożność, to się nazywa georealizm często też w polityce międzynarodowej, szczególnie rozrosła się w Polsce po II wojnie światowej i po okupacji rosyjskiej, kiedy wymordowano naszą elitę, która myślała jeszcze innymi kategoriami. Oczywiście po przegranych powstaniach, kiedy kolejna
porcja patriotów lądowała na Syberii albo w grobach, było coraz mniej tych myślących inaczej, myślących jeszcze wielką Polską, Polską Złotego Wieku, Polską Husarii i tak dalej. Ale jednak rodzili się nowi i nowi i nowi. Polecam wam, pójście na film Wyklęty. On pokazuje, jaki był cel, prawdziwy cel komunistów, jeśli chodzi o polskich rycerzy. Bo wyklęci to są ostatni polscy rycerze. Nie dogadać się z nimi, nie aresztować ich, zniszczyć, zabić, wymordować, zhańbić pamięć, a później doprowadzić do zapomnienia. Prawie im się to udało. To dopiero nasze, nie nasze pokolenie, tylko mówię, to pokolenie, które teraz dochodzi do dojrzałości, czy parę lat wcześniej, ono zaczyna wychowywać się już na etosie żołnierzy wyklętych. Tu wielki, mamy wielką wdzięczność dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który właśnie ten dzień pamięć o żołnierzach wyklętych przywrócił do historii, do naszego państwa, do pamięci zbiorowej i teraz poszło to wszystko za tym. Wydawało się, że jesteśmy już taką masą, że komunistom udało się, jak powiedział Mackiewicz, zrobić z nas gówno. Bo powiedział, że Niemcy nas zabijali, ale robili z nas bohaterów. Heroizm się pojawiał w narodzie. Kiedy przyszli Sowieci, przerobili nas właśnie na łajno, na taką bezkształtną masę ludzi bez ambicji, zastraszonych, tylko żeby ich, żeby się car na nich nie pogniewał. Ale już pamiętasz w 80 roku, kiedy starzy, nie, ci stoczniowcy nie, i tak dalej, oni chcieli reformować komunizm, tam ten socjalizm, nie? Bo to przecież były to socjalne, Solidarność się zaczęła od socjalnych postulatów. To pamiętasz, co się działo już, kiedy strajkowaliśmy na Politechnice Krakowskiej? Tu postulaty szły dalej. Tu pojawili się ludzie, którzy rozdawali takie znaczki. I nam się to zaczęło bardzo podobać. Ty, no rzeczywiście. Na tych okrągłych znaczkach był taki śmieszny tam z złamaną lufą kacapski czołg i napis Soviet Tanks, no thanks. Nie? Thanks, thanks to tam niby tam podobne. Czyli zobaczcie, jaki postulat wtedy dwudziestoparolatkowie zaczęli zgłaszać. Zawsze młodzież idzie dalej w tych postulatach i widać, że ten duch rycerski, ta tęsknota o wielkich dziełach dla Polaków przetrwała tu. Nie tylko w Ameryce, gdzie tam ci Polacy wyemigrowali, ale przetrwała tu. I teraz mamy dodatkowe zderzenie. W naszym pokoleniu jeszcze drzemie tam ta pamięć o tych sprawach, że gdzieś kiedyś mieliśmy taki rok w życiu, kiedy zaczęliśmy znowu marzyć prawdziwie po polsku, prawdziwie myśląc, że jesteśmy gospodarzami swojego domu. Ale do tego kilka milionów młodych ludzi wyjechało za granicę. Może niekoniecznie do Stanów Zjednoczonych, ale także do Zjednoczonego Królestwa na przykład, czyli do Wielkiej Brytanii. I oni tam już też łapią ten sam duch. Zaraz, ja jestem obywatelem i państwo ma mi służyć. Państwo jest moje, ja się nie boję żadnego kacapa, Chińczyka albo jakiegoś tam innego. To jest Albion. My dumni i tak dalej. Oczywiście to już upada ten etos, ale gdzieś jeszcze do tych Polaków się przedostał. I oni jak dzisiaj wracają, tu przyjeżdżają, to oni mówią, kiedy tu, i jeszcze parę bluzgów rzucą, będzie tu normalny kraj. Kiedy tu się da wreszcie żyć? Oni już się nie godzą na to dziadostwo, które tutaj nasze pokolenie, czy jeszcze pokolenie naszych ojców, bo dobra, żeby nas tylko nie mordowali, jak w latach 50. Siedźmy cichutko. Oni nie chcą siedzieć cichutko.
Jeszcze zdanie o tych Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście tam panuje inny duch i sam tego doświadczyłem. Ja się wzbraniałem przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, ale kto nie pojechał, taki Stanisław Michalkiewicz, dzisiaj piewca Chin już, niestety. No, smutna sprawa, że tak pewne rzeczy wychodzą z ludzi, ale ja pamiętam, jak on pojechał na taką wyprawę, tournée po Stanach Zjednoczonych, dokładnie to samo, co Paderewski opowiadał, że tam są jacyś inni Polacy, inny duch w tej Ameryce panuje, nie? No, jakby pojechał na Syberię, to by tam na pewno takich peanów nie opowiadał, jaki to fajny duch w Rosji panuje. Wzbraniałem się długo, no ale córki nasze nas trochę, znaczy mnie zmusiły, tata, musisz pojechać, ty musisz to zobaczyć, ty mówisz o tej Ameryce, a ty tego na oczy nie widziałeś, ty jedź to zobacz, zobaczymy, co będzie dalej, nie? No, stwierdziłem, że w sumie plan dobry. I pojechałem. I rzeczywiście to, co teraz robimy, ma związek z naszym pobytem w Stanach Zjednoczonych. Nie tak, jak oczywiście nasi wszyscy ci tam krytycy myślą, że to, wiecie, tam przywieźliśmy worki dolarów i tak dalej, i tak dalej. Zresztą do tego, co robimy, strasznie wielkie pieniądze nie są aż tak potrzebne. Bardziej liczy się wizja. Bardziej liczy się wiara w sukces. I jeśli się tam pojedzie, ja rzeczywiście tam coś takiego przeżyłem, że... Że możemy. Tak, w tym Lynchburgu opowiadałem, już nie będę się powtarzał, ale no, nagle człowiek mówi, tak, mogę to zrobić. To jest możliwe w naszym, w naszych warunkach, w Polsce. Dlaczego tylko gdzieś w Stanach Zjednoczonych z upadłego, górniczego, tam postprzemysłowego miasta nagle kwitnące centrum duchowe Stanów Zjednoczonych, czyli Lynchburg i Uniwersytet Liberty? Nie? Dlaczego? Jak tam mógł Bóg to zrobić? Może to i w Polsce. Coś mentalnie czy duchowo, nie wiem jak to nazwać, przeskoczyło. Czyli wiara w Boga i wiara w swoje siły w kontekście sił Boga. Chce nam błogosławić. Jeśli byście otworzyli sobie Pismo Święte, to zaczniecie widzieć, zwycięzcy dam to, w Chrystusie zwyciężymy i tak dalej, i tak dalej. Zwycięstwo to jest cel i życie chrześcijanina, a nie siedzenie w klęsce i tak jak Asnyk mówił, rzeczą niewieścią jest tam w tych skargach pieścić się i w boleści, nie? Rolą mężczyzn jest w milczeniu się zbroić i wierzyć, że przyjdzie czas na zwycięstwo. Tak, więc myślę, że możemy... Jeszcze mam taki slajd 12. Zadajesz pytanie, skąd nadejdzie pomoc, bo jeszcze wcześniej no to piszesz o tych takich trzech czynnikach, które w Stanach powodują, że ludzie mają tą wiarę w siebie. Po pierwsze historia, czyli korzenie. Po drugie, tak, religia i po trzecie ustrój, że wolność i prawo po prostu, praworządność. Ale zadajesz też pytanie, skąd nadejdzie pomoc dla nas w Polsce. Pomoc nie przyjdzie od władz. Te umieją jedynie mnożyć restrykcyjne przepisy i powoływać nowe instytucje kontroli kontrolujących. Pomoc nie nadejdzie ze strony panującej religii. Ta jest od dawna na usługach Eurosojuza i nie zależy jej na emancypacji narodów. Pomóc musimy sobie sami. Przez samoorganizację. Nic się nie zmieniło w tej sprawie. Tak, tylko że wtedy wychodziliśmy, pamiętasz, na ulicę niekiedy w kilkanaście, no jak już tam kilkadziesiąt osób gdzieś się pojawiło, to było dobrze, nie? Wydawaliśmy przecież ten nasz miesięcznik Idź pod prąd, o, tutaj już jest taki ładny, a to i tak już jest już na lepszym kredowym papierze, a był na jeszcze gorszym, widzicie, tylko czarno-biały był kiedyś. 10 lat tak. temu. I sprzedawaliśmy tego, czy dystrybuowaliśmy niekiedy tam 300, 200, 300 egzemplarzy, nie? Nasze programy, które zaczęliśmy tam gdzieś 8-9 lat temu nadawać, oglądało kilkaset, później tam może 1000-2000 osób, z rzadka kilka tysięcy, nie? Także zainteresowanie było małe, a od roku widzimy skokową zmianę, nie? Że teraz słucha nas codziennie
niekiedy 30 tysięcy ludzi, mówię o codziennym naszym programie, na żywo, mamy rekordy w całym świecie YouTube'a, nie? Czyli że po dwa, niekiedy 2,5, czy niekiedy do 3 to dochodziło tysięcy ludzi na żywo, w czasie pracy też przecież, nas ogląda i chce słuchać, co tych dwóch gości ma do powiedzenia. Jeden z tą Biblią wymachuje, drugi tam różne tam ciekawe określenia używa dla różnych rzeczy, które się w Polsce dzieją i tak dalej. Czyli widać, że Polacy obudzili się, nie mówię Polacy jako, że wszyscy, to żeby była jasność, ale nastąpiła wręcz skokowa zmiana w Polakach, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na prawdę i wolność. To się widzi. To, gdzie nie rozmawiamy z naszymi widzami, czy przez internet, czy osobiście, czy na zjazdach, to widać, że to już jest nowy rodzaj człowieka. To już jest to właśnie, cośmy mówili. To już nie jest homo sovieticus i tylko gdzieś tam, no ja was popieram, ale muszę cicho, bo wiecie, w pracy i tak dalej. Ci ludzie są gotowi. Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy z jednym człowiekiem też z Wielkiej Brytanii. On tam sobie nakłada bluzę, idź pod prąd i idzie. Nie? I się nie, nie szczypie się, nie? Wręcz się tego chlubi. I wiele innych takich historii bym pokazał. Nie? Czy krzyż, nie wstydzą się za granicą, choć to jest bardzo groźne. To tam naprawdę nie jest lekko. Nie? A jednak... No tak. Nasze koszulki, przypominam, były zaaresztowane gdzieś we Francji. Tak, to różne tam. Na granicy. No. Jednak Polacy, pojawia się znowu ta postawa odwagi. Oczywiście na razie te testy nie są wielkie na tę naszą odwagę, nie? Ale jednak 15 lat temu wszyscy tchórzliwie się zachowywali. A dzisiaj zaczynają werbalizować swoje pragnienia. Nie boją się marzyć. To jest ten nowy zaczyn, który, myślę, rodzi się w naszym narodzie i to jest, dlatego tak trzeba chuchać i dmuchać na to teraz, nie? Bo to jest zaczyn, na którym możemy zbudować znowu elitę rycerską. Chodziła mi po głowie zawsze taka myśl, żeby tak jak ci, którzy chcieli zreformować tą upadającą Polskę, pod koniec jej istnienia założyli właśnie szkołę rycerską. Zobaczcie, szkołę rycerską. Oni w tym zgnuśniałym już takim rozpasanym szlachectwie, które brało pieniądze od różnych agentów, które tam mówiło, Polska nierządem stoi, które opowiadało sobie, będziemy słabym państwem, neutralnym, to nikt nas nie zaatakuje. Po co nam armia? To stado jełopów było, można tak powiedzieć, o szlachcie z XVIII wieku. I wtedy szkoła rycerska. Musimy wrócić do tych spod Grunwaldu. Musimy wrócić do tych, którzy ze skrzydłami husarskimi roznosili 10-30-krotnie większe wojska. Dla nich przegrać, to oni w ogóle nie brali tego pod uwagę. Oni wiedzieli, idziemy po zwycięstwo. To jest nasze przeznaczenie. Tak myśleli o sobie. I zaczyna się to powoli w Polsce odradzać. Oczywiście ja nie twierdzę, że tu, wiecie, będzie dobrze w takim sensie, że świat się zatrzyma, jego upadek i tak dalej. Ale los Polski, pomimo tego wszechświatowego upadku, może się jeszcze odwrócić. I dlatego... Odwrócić czy spowolnić? Odwrócić. Nie, los Polski może się odwrócić. Upadek całego świata możemy tylko spowalniać. Ale lokalnie możemy dokonać przewrotu tendencji, można tak powiedzieć. Nie? No to miło słyszeć, że odzyskałeś swoje marzenia po ostatnich takich smutnych raczej programach. Nie, to kiedy myślimy o świecie, bo wiecie, kiedy nastąpi to, czego się obawiamy, czyli pytanie naszego zasadnicze to jest, jak zatrzymać apokalipsę. No oczywiście, apokalipsy zatrzymać się nie da. Ona przyjdzie, Bóg wie kiedy, wie doskonale, co do dnia i godziny. My nie wiemy i nigdy nie będziemy wiedzieli. Mamy cały czas robić to, co trzeba. Zobaczcie, że w naszym hymnie dokładnie jest taka sama myśl. Jeszcze Polska nie zginęła. Póki żyje. Ale idea jest taka, że ona może zginąć. Na
filmie Wyklęty jest też taka właśnie scena, kiedy ci żołnierze mówią jeden do drugiego, ale naszego świata nie ma. Ten świat to jest jakaś apokalipsa, nie? To, co na zewnątrz się dzieje, w małym oczywiście wymiarze tego słowa. On mówi, ale my żyjemy jeszcze, nie? Oczywiście tamto miało taki wymiar raczej beznadziejny, nie? Że po co my tu jeszcze jesteśmy, nie pasujemy do tego świata. W naszym hymnie jest to nadzieja na zwycięstwo, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I tak samo można to parafrazować na cały świat, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Jeśli póki jeszcze są chrześcijanie na ziemi, to znaczy, że Bóg nie skończył swojego zadania. Czas apokalipsy przyjdzie w momencie, kiedy zadanie dla Kościoła, zadanie dla chrześcijan, nie mówię o Kościele jako organizacji, tylko jako ciele Chrystusa, zadanie dla chrześcijan się skończy. Póki my żyjemy, mówię o chrześcijanach tu na ziemi, mamy zadanie walczyć dla Chrystusa. Mamy zadanie przynosić żniwo Chrystusowi, czyli głosić Ewangelię. Czyli jeszcze są ci, którzy czekają. I jeśli my robimy to, co trzeba, widać, że z drugiej strony jest odzew. Odzywają się ci, którzy mówią, tak, tego szukałem całe życie. Ile takich listów dostajemy od was? Czekałem na to. Myślałem, że tego już nie ma. A tu was spotkałem. To niekiedy łza się kręci, jak się czyta takie od was świadectwa, zachęty i tak dalej. Także świat zmierza do upadku, ale my jesteśmy solą. Sól zatrzymuje upadek. Jesteśmy światłością. Światłość stawia się lampę, żeby, tak jak latarnia morska, wszystkie statki, wszystkie jednostki, które szukają prawdy Bożej, żeby się kierowały na to światło. To jest rola chrześcijan. Jesteśmy światłością świata. I lokalnie możemy odzyskać narody, jeśli zbierze się odpowiednia grupa oddanych chrześcijan w danym narodzie i znajdą klucz do tego narodu. Bo Jezus powiedział, uczynił was rybakami ludzi. To nie jest takie machanie cepem. Nie tak, jakbym w próżnię uderzał. Nie bez sensu. To jest naprawdę przemyślane działanie chrześcijan, żeby zdobyć swój naród dla Chrystusa. Trzeba znaleźć przynętę i odpowiednią drogę, most do umysłów i sumień ludzi. Apostoł Paweł na Areopagu, kiedy przemawia do pogańskich Greków, to właśnie daje przykład takiego myślenia. On najpierw, kiedy do nich przyszedł z Ewangelią, to poznał doskonale ich kulturę. On cytuje im ich wieszczów. On przypomina im ich wielką historię. On zna ich religię. I na tej podstawie mówi, a teraz opowiem wam o prawdziwym Bogu, o Jezusie Chrystusie, którego zabili, ale który zmartwychwstał, po to, byś ty mógł żyć. Uwierz teraz w Jezusa Chrystusa. I możecie zobaczyć, 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Wcale niewielu uwierzyło wtedy z tej elity, ale jednak część, także niewiasty są wymienione, poszło za tym, co apostoł Paweł im ogłosił. I powstał kościół w Atenach. I powstały kościoły w całej Grecji. I powstały kościoły w całym Imperium Rzymskim. Paweł mówi, tu już załatwiłem sprawę. Teraz jadę do Hiszpanii. I to chyba... Oni mieli taki rozmach, a nie było fejsika. Tak. To chyba rzeczywiście na tym skończymy, na tej twojej płomiennej przemowie i obiecałam wrócić do twojego marzenia, ale to właściwie już powiedziałeś to marzenie. Przeczytam tylko... Tak. Tylko krystalizuję. Przytoczę jednak te właśnie słowa twoje sprzed 10 lat. To jest slajd 13. Czy można jeszcze coś zrobić? Na poziomie globalnym prawdopodobnie już nie. Chodzi o właśnie realizację czasu apokalipsy. Na lokalnym owszem, choć będzie to niezwykle trudne, postęp postępu nie wszędzie będzie miał ten sam miarowy krok. Tam, gdzie znajdzie się więcej ludzi uświadomionych o duchowym zagrożeniu czasów końca, będzie wolniejszy. Oby to był właśnie los Polski. Czyli już właściwie odpowiedziałeś, miałam zadać ci pytanie, czy jest szansa na to, żeby to była Polska, żeby Polska ciągle była tak tym spowalniaczem, tak. Ale powiedziałeś, że to się dzieje, no bo to rzeczywiście od roku bardzo intensywnie to się dzieje i nie wiemy, na jaką skalę rzeczywiście jeszcze się to będzie rozwijało, działo.
widać, że dobrze jest spisywać swoje marzenia. Nie? Marzenie sprzed 10 lat. Właściwie te same słowa, które dzisiaj powiedziałeś. To żeby napisałeś. Była jasność, ja nie czytałem tych artykułów, to tylko moja żona sobie je czyta. Ty pisałeś te artykuły. Tak, ale ja teraz ich nie odświeżałem sobie, ale no, widać, że te myśli ciągle te same krążą. A teraz widzimy ich realizację. To jest coś niezwykłego, ten cały eksperyment telewizji Idź Pod Prąd, tego programu Kowalski-Chojecki komentują. To jest, myśmy się przenieśli w inny wymiar, to jeden z naszych takich najbardziej sceptycznych przyjaciół, Piotr Setkowicz, powiedział, to co się dzieje, to już dawno wyszło poza sferę moich wyobrażeń, ja już odpłynąłem, nie wiem co się dzieje, to po prostu tak Bóg nas Bóg. Niesie. Tak, i to wiemy, co to znaczy zwycięstwo, co to znaczy zwyciężać w Chrystusie. To nie jest fikcja, to się dzieje naprawdę, to się dzieje tu i teraz. Ty się możesz do tego dołączyć, ty możesz też tego doświadczyć, smaku zwycięstwa, a nie narzekania, porażki czy zniechęcenia. Oczywiście, to będzie nam doskwierać, to będzie się i nam, mi też nie jest to obce, ale po pierwsze zawsze Chrystus jest koło nas, Chrystus jest w nas. Nadzieja chwały, tak Pismo Święte opisuje relację wierzącego z Chrystusem. Po drugie, mamy wokół siebie braci i siostry, bliskich ludzi. Śpiewamy, jeden upada, to zaraz ktoś mu podaje pomocną dłoń i podnosi się. Upada i podnosi się. I pomiędzy nami idziemy razem. Tu ten film 300 mi się bardzo podoba, jak ten grecki wódz spartański tłumaczy temu człowiekowi dotkniętemu przez kalectwo, że on nie może stanąć w tym szeregu. Tu oczywiście nie chodzi mi o to, że ludzie niepełnosprawni nie mogą być herosami w świecie chrześcijańskim. Absolutnie mogą. W jednym z ostatnich nauczeń dawałem przykład Doroty, która no, zawstydziła wielu pełno tam sprawnych, silnych mężczyzn i tak dalej. Ale mówię tu o pewnej determinacji i przygotowaniu duchowym, że jeśli chcesz wziąć udział w tej walce, to musisz, tak jak mówił major Hubal, rzucić serce za przeszkodę, a potem musisz się wyszkolić, żeby jak staniesz obok drugiego, swojego partnera, innego żołnierza w Chrystusie, żebyś rzeczywiście swoją tarczą, swoim mieczem, czy co tam masz, mógł go osłonić. Inaczej, żebyś był zachętą, a nie zniechętą, bo to jest nakaz nakaz Chrystusa dla jego żołnierzy. Abyś był zachętą dla tych, którzy stoją wokół ciebie. Żebyś nie był zgorszeniem, żebyś nie był sygnałem do kapitulacji czy odwrotu. Takie nasze zadanie. Jeśli się nadajesz, jeśli czujesz, że to twoje miejsce, zapraszamy. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Tak. Wyłączam się. Do zobaczenia w takim razie niedługo. Do zobaczenia w domu. Do widzenia. Żegnam was. Do zobaczenia.